A gdybyście nagle w Minecrafcie zobaczyli coś, co was śledzi? Postać, cień, który nie daje wam spokoju. Dzisiaj zajmiemy się sprawą naszego głównego bohatera gry, Steve'a. Chociaż nie wiem, czy można go tak nazwać, ponieważ ten Steve jest trochę inny. Gracze opisują go jako postać wyglądająca podobnie do niego, ale jest on cały zielony. Jego kolor bardzo przypomina ten emeraldowy. Rzekomo miał być postacią dodaną przez programistów Minecrafta. A przynajmniej taki miał być plan, który kazano porzucić. Pierwszy raz tą postać zobaczono pod koniec 2015 roku. Pojawiała się ona od wersji 1.8 w górę. Najczęściej spotykana w okolicach lasów. Dzięki zielonemu kolorowi bardzo łatwo się zlewał z liśćmi. Niektórzy gracze, którzy spotkali zielonego Steve'a, skarżyli się, że zanim to nastąpiło, co jakiś czas za ich plecami pojawiała się plama. Tak jakby jakiś cień ich śledził. Chociaż sam nie wiem, czy można to nazwać cieniem. Pojawiał się on co jakiś czas, tylko na kilka chwil i następnie znikał. Dany cień mógł być jakimś błędem gry. Być może był to zepsuty blok powietrza, zepsuty blok trawy, nad którym pojawiał się ten cień, błąd związany z kartą graficzną lub cokolwiek innego. Aczkolwiek było to na tym samym świecie, co spotkanie zielonego Steve'a, więc bardzo dziwne. Niektórzy również twierdzą, że zielony Steve miał być mobem dodanym do przyszłych aktualizacji jaskiń, gdzie pod ziemią miałby za zadanie chronić nowe ruiny, w których moglibyśmy znaleźć wiele bloków emeraldów. A być może same ruiny byłyby z nich stworzone. W końcu dawniej była możliwość zespawnowania zwykłego Steve'a, więc twórcy nie musieliby jakoś bardzo się namęczyć nad dodaniem takiego stworzenia. Wystarczyłaby zmiana tekstury i przywrócić samego moba. Cóż, taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, bo w końcu długo wyczekujemy na aktualizację jaskiń i być może twórcy przygotują dla nas coś naprawdę ciekawego. Ale jest to teoria. Tak naprawdę nie wiemy w dalszym ciągu, czym naprawdę mógł być lub jest zielony Steve. Niektórzy również twierdzą, że miałby być również swego rodzaju odbiciem lustrzanym Steve'a, ale w złej postaci. Kładąc się spać, mielibyśmy możliwość przeżycia koszmaru, gdzie zielony Steve byłby przeciwnością nas. Niszczyłby wszystkie nasze budowle, zabijał oswojone zwierzęta, lecz miałoby być to tylko snem. Po zginięciu lub po 10 minutach budzilibyśmy się jak gdyby nigdy nic. Trzecia teoria opisuje zielonego Steve'a jako wysłannika villagerów. Miałaby być to stworzona postać przez twórców jako ich obrońca, obrońca osadników. To oni w fabule mieliby go stworzyć. Miałby nawiedzać graczy, którzy zabili wystarczającą ilość osadników.
Jeden z graczy opisuje, jak wyglądało jego spotkanie. Rozpoczął grę na nowym świecie i wszystko wyglądało normalnie, aż do wieczora. Gdy zbliżał się zachód słońca, przy wejściu do jaskini zobaczył dwa bloki emeraldów. Te bloki nie powinny tam w ogóle się pojawić. Przez resztę nocy nie napotkał nic dziwnego. Dopiero rano jego obraz w grze na chwilę zrobił się czarny, a gdy wrócił do normy, zobaczył w oddali zieloną postać. Przy próbie poruszenia gra się skraszowała. Zielony Steve rzekomo miał również możliwość teleportowania ludzi oraz deaktywowania pobliskich TNT, tak aby nie mogły wybuchnąć. Taką deaktywację przeżył również jeden z graczy. Tak samo jak poprzednik, stworzył nowy świat, ale pojawił się na pustyni. Rozkopując środkowy blok, po środku pustynnej świątyni spadł na dół. Przez przypadek wylądował na płycie naciskowej, ale TNT się nie odpaliły. To znaczy nie od razu. Za to na dole ujrzał właśnie tą tajemniczą postać i wszystko po chwili wybuchło. Po odrodzeniu zespawnował się na bloku emeraldu i nigdy więcej nie spotkał już tego czegoś. Cóż, historii jest wiele, teorii również. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy o tym myślicie. Kim mógł być Zielony Steve? Jeżeli został dodany przez twórców, to w jakim celu? Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw kciuka w górę oraz zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów o Minecrafcie.